kupiłby mieszkanie, miałby dyskotekę. Jesteście zamrożeni na 3-4 tygodnie. Spędził prawie 3 miesiące w szpitalu. Czy on już nie ma problemu z wypłacalnością teraz? Jakie dobre tipy można dać przedsiębiorcy? W tym odcinku powiemy o 6 dobrych poradach dla młodych przedsiębiorców. Nazywam się Marcin Ostaszewski. Nazywam się Sebastian Mikulewicz. Jesteśmy prawnikami i doradzamy przedsiębiorcom. Zapraszamy do odcinka. Sebastian, powiedz proszę, jaki Twoim zdaniem jest pierwszy, najważniejszy tip dla przedsiębiorcy? Wiesz co, Marcin, powiem Ci chyba najstarszą prawdę, śmierć i podatki. Śmierć wiadomo, że nas czeka, podatki też, także moi drodzy, jeżeli prowadzicie biznes, to ustawcie sobie w kalendarzu na 2-3 dni przed terminem podatku, przed 25 danego miesiąca, czyli przed VAT-em, czy przed PIT-em, CIT-em, zależy jak się rozliczacie, przypomnienie, żeby zapłacić te podatki, bo powiem Wam taką krótką, można powiedzieć, historię wielu naszych klientów, nawet nie jednego, którzy zapomnieli zapłacić za ZUS, zapomnieli zapłacić zaliczki PIT-4 czy jakiejkolwiek innej. I Urząd Skarbowy to nie jest Wasz kontrahent, który musi iść do sądu, który musi dostać nakaz zapłaty, ten nakaz zapłaty musi być wykonalny. Urząd Skarbowy zajmie Wasz rachunek, wydając decyzję. Zajmie rachunek, oczywiście ściągnie kwotę, ale zdajmie rachunek cały, czyli jeżeli będziecie musieli zapłacić swojemu jakiemuś kontrahentowi lub podwykonawcy, komukolwiek, nie będziecie mogli wykonać tej płatności. Pamiętajcie, że Urząd Skarbowy jest rychliwy, ale jeżeli chodzi o zwolnienia rachunków, często to trwa 3-4 tygodnie, więc jesteście zamrożeni na 3-4 tygodnie, więc płaccie podatki w czasie, nie będziecie mieli wtedy problemu. Jeszcze jeden tip, dlaczego nie dopuszczać do jakichkolwiek zajęć na Waszych rachunkach? Bo jak będziecie chcieli wziąć kredyt, pożyczkę, leasing, cokolwiek, a instytucja finansowa zobaczy na Waszym koncie zajęcie, to jesteście na pół roku skreśleni z finansowania. Także moi drodzy, płaccie podatki, płaccie swoim kontrahentom w czasie, ale pamiętajcie, śmierć i podatki, od tego nie uciekniemy. Marcin, jaki jest drugi tip z Twojej strony? W mojej ocenie drugi tip ważny to jest sprawdzanie swoich kontrahentów. Mówię tutaj o takim sprawdzaniu, przede wszystkim biała lista VAT-owska. To jest strona internetowa, każdy ma do niej dostęp. Wejdźmy na stronę, wpiszmy NIP naszego kontrahenta i zobaczmy, czy jest na białej liście, żeby potem nie było problemu z podatkami i z tym, że płacimy komuś fakturę VAT-owską, a ktoś nie jest na białej liście. Więc sprawdzamy kontrahenta na białej liście, sprawdzamy go w rejestrze BIG, Big Info Monitor, w KRD i co najważniejsze, teraz mamy nowy system KRZ, Krajowy Rejestr Zadłużonych. I ja mimo wszystko, oprócz tego, że sprawdziłem go w KRD, czy nie ma jakichś zadłużeń, sprawdziłem go w BIG-u, czy jest rzetelny i w podatkach w białej liście, to wrzucam go sobie w KRZ i sprawdzam, czy na przykład nie jest toczone jakieś postępowanie upadłościowe. Czy on już nie ma problemu z wypłacalnością teraz, żeby się nie okazało, że ja podpiszę teraz jakiś kontrakt, a za moment nie będę miał jakiejś płatności od kontrahenta. Także sprawdzajmy kontrahentów we wszystkich możliwych platformach. Co ważne, jak jestem młodym przedsiębiorcą, jeżeli zaczynam z kimś współpracę, to może warto pomyśleć o tym, żeby zacząć od przedpłaty. Wystawić fakturę pro forma, niech pójdzie płatność. Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym. Jak dostanę przelew na konto, to dopiero wystawię fakturę główną. Także rozliczajmy się na początku może fakturami pro forma, jeżeli to jest jeszcze niezbadany kontrakt. To jest taki mój tip. Powiedz proszę w takim razie, jaki Twój jest kolejny tip? Ja jestem taki zawsze zachowawczy i bardzo lubię trzymać wszystkie dokumenty pod kluczem i moi drodzy, jeżeli macie pracowników, to pamiętajcie o badaniach BHP, o PPOŚ, o wszystkim, co jest związane z zatrudnieniem pracownika, żebyście mieli wszystkie szkolenia i udokumentowane te szkolenia. Bo problem jest taki, że póki nie ma problemu, to jest dobrze. Natomiast kwestia jest, jeżeli coś się wydarzy, to pamiętajcie, że Wy jako kierownik instytucji, tak się to nazywa, tak? Jako prowadzący działalność, jesteście odpowiedzialni za swojego pracownika. Krótki przykład. Jeden z naszych klientów ma dużą firmę budowlaną, zepsuła się koparka. Na plac budowy pojechało 3 ludzi, miało jechać 2. Trzeci się załapał, nie miał co robić w firmie. Tak się kręcił dookoła tej koparki, że w momencie, kiedy ta koparka ruszyła, bo została naprawiona, został uderzony łyżką chyba, tak? Został tak niefortunnie uderzony, że spędził prawie 3 miesiące w szpitalu, a kierownik tego przedsiębiorstwa, tak naprawdę działalności gospodarczej, czyli właściciel tej firmy, ma postawione teraz zarzuty przez prokuraturę, że nie dopilnował tego, że osoby postronne kręciły się przy sprzęcie, który był naprawiany. Także, proszę Państwa, nawet nie będzie to zależało od naszej winy, od czegokolwiek. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, to my za to odpowiadamy. My, wy, wszyscy.
Więc jeżeli będziemy mieli szkolenie, jeżeli będziemy mieli procedury w firmie, kto może podejść do jakiego sprzętu, kto nie może, to wtedy jesteśmy w stanie się uchronić od tej odpowiedzialności. Więc taka dobra rada. Miejmy wszystkie dokumenty pod kluczem, ale miejmy je też prawidłowo wypełnione i szkolenia zrobione tak, aby ci ludzie się czegoś nauczyli, a nie tylko byli na szkoleniu. Marcin, co ty sądzisz na ten temat? No to bardzo ciekawe, co mówisz. Myślę, że ten porządek w dokumentach jest istotny. Natomiast to się wiąże z moim czwartym tipem dla przedsiębiorcy, czyli rozdzielanie rachunku firmowego od prywatnego, z czym ja kiedyś też miałem problem, żeby nie okazało się tak na koniec miesiąca... Z czym miałeś problem? Że obrotujemy sobie w swojej działalności gospodarczej, nie mamy wyodrębnionego rachunku swojego prywatnego, z którego płacimy za zakupy, za mieszkanie, za wszystkie rzeczy takie konsumpcyjne. I na koniec przychodzi 25, pomyliliśmy przychody z dochodami, na koncie nie ma już nic, 25 trzeba zapłacić VAT, a nie ma pieniędzy. Także rozdzielajmy rachunki firmowe od rachunków prywatnych, żeby się nie okazało, że nie starczy nam na podatki na koniec miesiąca. To taki mój dobry tip. To wiesz co, to chyba nawiązując do tego twojego tipu, to ja bym wrzucił kolejny taki, też chyba z naszego życia trochę wzięty, ja go nazywam sobie na końcu. Moi drodzy, najpierw zapłaćmy te podatki, potem wszystkie koszty stałe działalności, o których wiemy, tak? No bo one są, niczym nas nie zaskakują, potem opłaćmy kontrahentów i pracowników. A to, co zostanie, to wypłaćmy sobie dopiero na końcu, bo fajnie, jak zostanie coś wszystko po tych pracownikach, prawda? Chyba też coś o tym wiecie. I powiem tak, jeżeli przykładowo zostaje Wam 20 tysięcy na koniec miesiąca już dochodu, który jest na waszej działalności, waszej spółce, to nie wiem, wypłaćcie sobie 5, 10, 15, ale zostawcie coś, żeby zrobić sobie tą górkę, żeby zawsze w przedsiębiorstwie zostały pieniądze. Nie czyśćcie rachunku do końca. Wiem, że fajnie mieć jest na swoim prywatnym rachunku pieniążki i sobie nimi obracać, ale co jeżeli nam w firmie zabraknie w przyszłym miesiącu, bo przyjdzie, nie wiem, kryzys albo coś się wydarzy i trzeba będzie wrzucić pieniądze. Takie cashbacki z własnego, prywatnego rachunku, to boli. Marcin, co o tym sądzisz? No, myślę, że to jest racja. Myślę, że to jest coś, z czym ja też na początku miałem problem i wypłacałem najpierw sobie, a potem myślałem o podatkach. Także trzymajmy się tego. Natomiast moim ostatnim tipem dla przedsiębiorcy to jest nie kupuj i nie inwestuj pod wpływem emocji. Ja tutaj bardzo już przestrzegam zawsze przed inwestowaniem w kryptowaluty, czy nie wiem, na rynku nawet regulowanym GPW ze środków, które zaciągnęliśmy na przykład w postaci kredytu. Jeżeli mamy nadwyżkę i wiemy, że to jest ryzyko inwestycyjne, okej, zainwestujmy sobie te pieniądze, ale jeżeli zaciągamy zobowiązania na to, żeby inwestować na giełdzie, czy na to, żeby kupować krypto, to nie róbmy tego. Nie obracajmy pieniędzmi, które są długiem, na rzeczy, które są inwestycyjne. To jest taki mój tip i przykład, ale wiem, że ty też masz jeden przykład a propos niekupowania pod wpływem emocji. Tak, moi drodzy, krótki przykład. Nasz kolega, który ostatnio nam zdradził jakby swoją malutką tajemnicę, chciał kupić mieszkanie od dewelopera. Była super promocja, super okazja, natomiast musiał to zrobić w ciągu tygodnia. Deweloper bardzo mocno go naciskał. Przychodził na tą inwestycję w ciągu dnia. Wszystko się podobało. Miał wypisy, wyrysy. Piękna inwestycja, za ścianą tej inwestycji miała się mieścić prywatna szkoła prawnicza w Warszawie. Coś go tknęło. Jednego dnia wieczorem poszedł zobaczyć, co tam się dzieje na tej budowie. No i nie uwierzycie, zamiast szkoły prawniczej był klub fitness. Muzyka tak głośno grała, że 200 metrów od tego klubu na ulicy było słychać odgłosy. Więc teraz pomyślmy, kupiłby mieszkanie, miałby dyskotekę. Nie wiem, może niektórzy to lubią, niektórzy nie, ale mieć codziennie dyskotekę, to chyba nie ma takich amatorów. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Zapraszamy do oglądania naszego kanału. Marcin. No to podsumowując, 6 tipów dla przedsiębiorcy. Śmierć i podatki. Ustawiamy przypomnienie w kalendarzu, żeby płacić terminowo podatki. Sprawdzamy swoich kontrahentów. Pilujemy dokumentacji w działalności gospodarczej, wszystkie badania BHP, PPOŚ, pracownicy. Rozdzielamy rachunki na rachunek firmowy i prywatny. Sobie płacimy na końcu po opłaceniu wszystkich stałych kosztów działalności i nie kupujemy pod wpływem emocji. To jest 6 tip. Dziękujemy za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.